Okej, bez przedłużania. Aseraj dostaje ładnie po tyłku. Odbiliśmy kolejne miasto. Tu jakiś lord ucieka. Tu niby jest oblężenie, ale to jakaś ściema. I ruszamy teraz dalej. A żeby ruszyć dalej, to... Ej, tu zostały trzy miasta, nie cztery. To już w ogóle będzie szybko. Tylko jeszcze zameczek jest po drodze do odbicia. Więc pójdzie łatwo. Podejrzewam, że oni zaatakują miasto. Coś mi się tak wydaje. A najgorsze jest to, że zbugowała się ikonka walki w tym miejscu. No ale sejwik jest w razie W. Będzie można wtedy sobie wczytać, bo oczywiście gra jest bardziej zabugowana. Co to się... Aha, tu jest jeszcze jeden zamek. Dobra, to są... A, trzy zamki oni jeszcze... O, zamków to mają sporo. Czy trzy zamki. O, Duel of Honor. Dobra. Zróbmy tak na początek. Dodajmy sobie punkciki tutaj. Do 90. Widziałeś, Kamil, takie rzeczy, że można tak robić, sobie dodawać? A, to nikogo nie widzicie. Kurde, nie widzicie. Conversion ile mam? Czy jak to tam? Czekajcie, czy miasto jest oblegane? Nie, namiotów nie ma. Rewolucje kiblowe miałeś po bułeczce? To niezła bułka była. A ja się już nie mogę doczekać jutro. Idę na urodzinki. Na grilla. I se podjem jakieś dobre jedzenie z grilla. Dawno nie jadłem. Jeszcze w tym roku nie byłem chyba na żadnym grillu. No nie ma co się dziwić w sumie, no. Okej. Okay. Oblężanko. Kiełbasa, majonez, ser, masło. Cukier. Dlaczego dodałeś do tego wszystkiego cukier? No, ale... Ale po co ten cukier tak w ogóle? Bo to takie trochę dziwne. Wszystko nawet spoko. A na koniec cukier. Dlaczego tak? Masło z cukrem jest dobre. No okej, okay, masło z cukrem jest dobre. Ale z majonezem, serem i kiełbasą dodatkowo... No tak trochę chyba mniej wtedy. Mi się wydaje. Oczywiście wczytuję, żeby nie mieć tej wojny. Bo to jest bez sensu. Nie można polityki na odległość robić. Bo tak, w ogóle brakuje mi czegoś takiego, jak jest w Total Warach, że jak wypowiadają wojnę albo jakieś inne, no to musi być dyplomacja, albo nas atakują wprost, nie? No dobra, tam polityka też była do kitu. Może nie tak, ale inne rzeczy polityczne były nawet spoko, to mi się to w miarę podobało. No dobra, może to złe porównanie. Dobra, w Total Warach nie była wcale jakaś super polityka, ile pamiętam. Wkurzała mnie strasznie, bo tam dziwnie to działało. Na pierwszym Room Total Warze tak mnie to wkurzało, że tam nic nie szło zrobić. Koło 22? Chyba nawet wcześniej. A co, nie możesz wcześniej? A, właśnie. O, właśnie, jak Kamil jesteś, to też przy okazji. Widzę, to poprawili w ogóle okienko, znacznie szybciej wszystko chodzi. Ej, ale super to śmiga teraz. Sprawa tego, że widziałem, że na Borderlandsach jest nawet fajny poziom trudności. I teraz to działa tak, musimy przejść najpierw grę, a później możemy pomnożyć poziom trudności nawet o 10, przy czym nie jest to jakiś super poziom trudności, głównie się poprawia to jako więcej życia przeciwnika i chyba tyle, nie jest jakiś taki trudniejszy. Jak było wcześniej, tak to szło. A teraz mogę sobie na spokojnie przewinąć szybko i wszystko widać. A to szło jeszcze tak i jeszcze tak klatkowało, nie? Także teraz jest niebo a ziemia. Dobra, wchodzę w ten zamek. Jak to mówi Indy. Jak rusek z wiertarką. Ostatnio sobie znowu zacząłem oglądać Indiego. Jest kamerka, bo widzę, że tutaj filtry się psują. Przez to, że jest dzień teraz. Jak ja nienawidzę streamować o tej godzinie, jak się robi ciemno. Później widać całego blue screena i koszulka mi prześwituje w dzień. I tak nigdy nie idzie dopasować tego.
Ale czekajcie, bo oni mnie nie zaatakują. Ale czekają. No gdzie idziecie? No chodź. Atakuj. Ciągnij koszulkę, jeśli przeszkadza. No, ale to wtedy moje ciało też będzie prześwitywać. To nie o to chodzi. Ej, bo tu się coś się zepsuło. Panie, gdzie pan jedziesz? Wracaj na mnie tutaj. Zauważyłem, że to koherżnie spadło. No co ja mam zrobić? Zaatakować? No dobra. Zaatakuję. Widzieliście to, jak to światło mrygało, czy nie? Co się dzieje? Ej. Cześć, a to Slogan, witam cię serdecznie, cześć. Ty, ale dziwne. I przestało. Nie rozumiem. Ale to nie jest taka zwykła żarówka sama. W ogóle nie wiem, czy wiecie, jak ja mam światło w tym pokoju, bo ja nie mam żadnego oświetlenia do tego, żeby blue screen działał. Tylko mam na górze trzy halogenowe światła i z tyłu są jeszcze dwa. Przy czym jak zapalę te z tyłu dwa, to jakoś dziwnie to wtedy działa. Ale te z przodu, jak mam trzy, to wtedy ładnie śmiga. I ostatni mi tam zaczął mrygać, kurde, nad szafą. Podejrzane, coś w szafie siedzi pewnie. To te szafy, co Strasowa ostatnio miała w swoim horrorku. Podejrzane te szafy były w każdym pokoju prawie. O właśnie, a teraz nie zapomnę. Dzięki Tuwa. Szafy w horrorach najlepsze. Zależy. W starych horrorach to do szafy trzeba było zaglądać i się bało tam zaglądać. W tych nowych horrorach to jest, wiadomo, miejsce, gdzie można się schronić. Ale nie ufałbym tak tym szafom wszystkim. Nie w każdej grze. Jak ja bym zrobił horror, to byście się bali tych szaf. Może kiedyś, jak moja pierwsza gra w końcu wypali, to może i jakąś drugą się zrobi horrorek. Chociaż myślałem nad RPG-iem bardziej. Muszę najpierw za pierwszą się wziąć w ogóle. Od roku nie ruszałem tego, powiem szczerze. No ale to przez to, że nie umiem w grafikę, niestety. Zbytnio. Centroplit Assault. Dobra, atakujemy. Grałeś Dark Souls 3 i za pierwszym razem tego pierwszego bossa zrobiłeś. Szafy pod łóżko najlepiej. Ty w ogóle tą jedynkę robisz? Ale co jedynkę robisz? Tam pierwsze. Co jedynkę? Dark Souls jedynkę? A, tą pierwszą grę czy robię? Powiem ci, że ostatnio poprawiłem postać. Trochę inaczej teraz wygląda. Wiadomo, jest dalej w pixel arcie, ale według mnie troszkę lepiej wygląda. Dalej nie ma ubrania, chociaż chciałem dać mu ubranie, ale to jest nadal tylko lisek z karabinem. No i tyle. Poprawiania. I tak zostało. Bo nie umiem dalej zrobić tego. Animacji. Mam animację, jak stoi i oddycha, jak biega. Ale nie mam animacji, jak skacze. No i to siadłem na tym. Niestety. Tak to już jest. Bo według mnie tak narysowanie mapy też nie jest jakimś dużym problemem. Pikselowe budynki, pierwszy poziom byłby w lesie. No to drzewka, to praktycznie w każdej grze są drzewka. To można nawet sobie trochę przypatrzeć się, jak ktoś inny to robił. No ale cóż. Najpierw musiałbym się zająć
sprawami ważniejszymi, czyli postać. No i musiałbym zrobić jeszcze dwie kolejne postaci, które są mi potrzebne do fabuły. No i przeciwników. Przeciwnikami prawdopodobnie byłyby małpy. Małpy też nie umiem rysować. O nie, zawiesiłem. Już myślałem, że utknąłem, bo coś nie mogłem się obrócić tym koniem. O nie, to jest jedno chyba z gorszych miejsc. Ej, troszkę poprawili grafikę, czy mi się wydaje? Optymalizacja chyba ten jest lepsza. Ej, śmiga! Powiem wam, że śmiga. Jeszcze jestem ciekawy, jak dojedzie wieża, jak będzie. Bo wtedy się zwykle przycina, by wszystkie jednostki zmieniają targety. Ostrzej dzisiaj, czy to wszystko wchodzi. Dzisiaj jest ostro. Ej, baczek. NPC? No raczej nie będzie NPC, bo to platformówka będzie, no. Tutaj bordery, bo jak się złapałaś. No, jak przejdę, jak pokonam Aserife tutaj, więc pewnie gdzieś z 2 godzinki mi zajmie, no. O, nie wiem, szczerze mówiąc. Pytanie, jak bardzo elastyczna jesteś do godzin dzisiaj. Możemy się umówić na konkretną godzinę, a możemy po prostu jak pocisnę. Takie NPC w sklepie jakieś albo coś, czy coś nie ulepsza broni. Znaczy nie, broni się nie będzie ulepszać. Nie wiem, czy grałeś w stare platformówki, czyli broń będzie się zbierać, a głównie amunicja się będzie zbierać różnego rodzaju, żeby z czegoś innego tam strzelać. To będzie gdzieś po mapie leżało po prostu. NPC-ów zbytnio nie będzie. Myślałem nad NPC-em, ale tak stwierdziłem, że jak pójdzie, jakby poszła ta gierka w ogóle, o ile ją skończę kiedykolwiek, to w dwójeczce może by się zrobiło. Mam w ogóle plan na dwójeczkę, ale to brakowałoby mi troszkę praw autorskich niestety. Ale może jak dobrze wypali, to się kupi. Ej, a w ogóle to chciałem zrobić wam, żebyście za pasztyciki mogli kogoś zbanować na godzinę. Co wy na to? Na czacie. Pasuje? Dobra rzecz? Czy nie? Albo zmutować, o! Za pasztyciki. Byście mogli mutować kogoś? Na godzinkę? Bo banować to, wiecie, trochę szkoda, nie? Ale zmutować, żeby nie mógł ten. I myślę, że za jakąś taką dobrą cenę też, tylko to dosyć sporą cenę. Czyli nie to, że w miesiąc uzbieracie. 2 miesiące, może 3. Słówka, jakbyście chcieli sobie, to ja wtedy bym wam kupował. Ale to troszkę drogo by wtedy było. Milion kasy, tyle. Chyba, że z donate'ów by dobrze szło. Co się stało? No i wylądował. Czym ja dostałem tak? Gość mi w głowę jakimś harpunem rzucił. Koniec streama za jakąś ilość punktów. A może lepiej godzinka plus do streamowania za ilość punktów. O, widzicie? Strasowa już chce mutować baczkę. A ja miałem dać jej moda. Cześć, Irsapel. Siemanko. My się dawno nie widzieliśmy. Co to za giera? Mountain Blade, Bannerlord. O 5 streamy były? No w sumie tak, a ja rano do pracy, nie? Za 50k pasztetów donate na 3 zł. Ale czekaj, czyli co, wy zbieracie pasztety? Wykupujecie pasztety i dajecie mi donate'a jeszcze? Ej, to ja mogę tak wam za darmo nawet te donate'y dawać. A co napisał? Komentować, to jest co pisał. Raczek, siema Wojtek. Jeszcze co ci maja? Widzę jak ciul, a nie rozumiem jak na YouTube jest.
What? Ale coś do ciebie pisał? Nie wiem. Skopiuj mi je jak ten. Na Twitchu lepiej, Grisapel. A pierwszy chciał cię zmutować. Okej. Okay. Poskarż mi się. Słucham cię. Możecie mi się skarżyć. Ale to kurde bajecznie działa teraz. To mnie aż za szybko. Nie wiem co mam wciskać. Za szybko to chodzi. Okej. Okay. Elekcja. Kanał jak dostanie. A, to napisał. O, proszę. Dobra, nie ma tutaj bitwy żadnej. Dobra, powiem tak. Mamy Janę w drużynie, więc możemy spróbować, czy naprawili chociaż ten błąd w końcu. Mam nadzieję, że tak. Czy mogę w końcu wziąć ją za żonę? Albo inną kobietę? Uwolni mnie. Jak nie? No, ej, no co ja mam z tobą zrobić? Nie mogę jej zabić? A jakbym dał ci kasę? Mam pomysł. Dam ci najlepszego konia. Czyli może nie taki najlepszy. Dam ci nowe buty. Kobiety lubią buty. Dam ci jakąś chustę. Idealnie, nie? I dam ci troszkę... Nie ma żarcia tutaj? Nie ma żarcia. Dobra, to masz to. Coś to dało? Podskoczyło? Nie, no ale jest 7. Nie, dupa. Wielbłąda jej dać? Nie, no co ty. Czy mogę jej dać pojeździć na wielbłądzie? Jakimś? Niezły okup. Przekupienie to było. Jestem królem, a babka nie chce ze mną ślubu. Bo coś spierdzieliłem w rozmowie. A nie mogę ze żadną inną rozmawiać. Jest tu jakaś kobieta, z którą można rozmawiać? Nie ma. Ech, nie rozumiem. Dobra, ale teraz tak, musiałbym tą drużynę zresetować. Więc disband. Cyk. I wzywam ich jeszcze raz. Tych, których mogę, czyli nikogo. Fuck. Wzywamy teraz tych w takim razie. 4 dni gościu będzie do mnie jechać. Nice. Dobra. To niech jadą. Hej, oni chcą mnie zaatakować. To fajnie. Troszkę cofnę. Tak. Mutujesz streamka? No spoko. La Volpelisu, witamy serdecznie. Aha, czyli mamy czas, znaczy oglądasz póki napisy się nie skończą w Assassinie. Proszę, Brotherhooda skończyłeś? Siaramus? Jaki Siaramus? Mam tu takiego typa? Czy tam był? Jak tam, to jeden z moich tych jest. Jeden z mych chorążych. Jak to się... Ej. Jest tu armia jakaś. Do pociśnięcia. Jeszcze jednego chorążego zbierzemy i zaatakujemy, nie? Szybko chodzi teraz, na speedzie normalnie. Kto? Siaramus? Siaramus. Tak wygląda. Coś się zbugowało tu. Cóż. Dobra. W każdej grze są praktycznie napisy końcowe długie.
Ten jest. I co jest? Zniknęli. Wait a minute. Przecież był gdzieś tu. Dobra, niech będzie. Cześć, Zyglarz. Witam. Ej, armię zgubiłem, wroga. Gdzie oni byli? Jechali ze mną. Bo chciałem ich już zaatakować. I się zgubili. Opy! Gdzie jesteście? Moje lordy jadą. Ej, nie wiem. Gdzie oni są? Zgubiłem ich. O, czekajcie, tu jest oblężenie. Nie było widać tych namiotów. No właśnie. No chodź. Bestio. Okej. Okay. Chcesz coś przedyskutować? Czy chcesz dołączyć? Nie, to jest ich król. Nie chcę. Surrender or die. Jedziemy z typem. Nie będziemy się bawić, nie? Czy mogę zmienić jeszcze kilkunek? Próbujemy w starym stylu. Co, miałem javeliny, nie? No, jak zwykle godzinka, jak zaczynam streama, to mały też marudzi, bo się kładzie spać. Normalka. Co ty za fajty tam robisz? Nie polecasz 9 sezonu? Ja chyba właśnie na 7 utknąłem. Muszę sobie go w końcu obejrzeć kiedyś. A wiem, że na Netflixie chyba teraz dodali. Także... fajnie by było. Co jest? Ja mam tylko 3 łuczników konnych. Mało. Trudne sprawy, wersja zombie. Właśnie to jest coś, co mi się nie podoba w tym serialu, co oni zrobili. To już wcześniejszymi sezonami się tak działo, że właśnie więcej takich trudnych spraw jest niż zombiaczków. O ile walczyliście? O 200! O, to jest Malta. To Sztralcowa by chciała pewnie. Zawalczyć. Korzystajmy małta, żeby komuś dać. Teraz musisz się odkuć, nie? Okej, wojownicy. Wstrzymać ogień. Steady. Fire at will. Ognia. Chodź tu, gdzie jedziesz? Kurde, jak tu skoczyłem? Co z tamtymi się stało? Tak, będzie trochę lipa tutaj. Muszę się lekko przesunąć. I w ogóle głupie miejsce tu jest do walki. Strasznie głupie to miejsce z dowolki. Moi ucznicy tu nic nie zrobią. Muszę takich ustawić gdzieś tutaj. O. Nie! Kurwa. Co to jest za teren jakiś dziwny? Javelinami, proszę. I cyk. Pięknie dostał. Fuck. To jest jedyna rzecz, która mi się podoba w tej części.
Czyli takie ustawienie, przeciągnięcie tych, żeby ustawić jednostki. W sumie coś jak w Total Warach było. Dobra, czy wy stąd możecie strzelać? A no nie możecie. Tutaj. Cześć barmanku, witam. Barmanku. Eniksu. Trzy pozycje, tylko 200 punkta wystarczy. 200 punkcików od razu duelkował na leś, no to trochę to jest w sumie. Strzelacie czy nie strzelacie? Dawać, dawać. Strzelacie? Dobra, już niektórzy zaczęli strzelać. Jest tu 7 uczników tylko ma. Mało. O, tu piękna pozycja dla uczników konnych by była. Patrzcie. Cyk. I leży jakiś typ. I... A, nie trafiłem. A, dobra, też nie trafiłem. O nie, koń zwalony. No tak, nie ma żadnego konia, jak możliwość. Czekaj, co pozycja 88? Aha, na tym. Nie, na czym pozycja 88? No nie dogonię nikogo, dajcie konia. No i ucznicy jak cisną, to nawet koni zabijają. O, tam są. Zaczekajcie, ej, tutaj mogę się wbić. Tu jest jakaś bitka. Dawaj na ring. Puszczajcie mnie, ja tu będę walczyć wręcz. Jak normalnie Assassin Valhalla. Jeszcze? To jest prawdziwy zabójca. Nie tam jakieś bitwy wikingów. A ten? Na szóstej pozycji? Ty, nie wiem, czy znowu jakieś bota nie wrzucił. Ej, nie wiem w ogóle, ta gra jest dziwna. Znaczy ten leaderboard jest dziwny, jak nie wiem. Ty, konia gościu zabrał. What the fuck? Ja by chciałem, był ładniejszy. No nie wiem, myślę, że ogólnie by coś napisał w końcu. Twitch ma taką społeczność, że z reguły piszą, żeby się przywitać albo coś. No na razie nic nie będę robić. Ale w razie W to kiedyś się go tam zablokuje na zdobywanie punktów, no chyba, że się odezwie w końcu, no. Jak będzie w pierwszej trójce, to wtedy. Mnie też wydaje, że to jakiś bot. Ja nie wiem, skąd te boty się biorą, czy to nie jest po prostu od programów, które właśnie mierzą te punkty, albo są od jakichś innych programów. Ja na Stream Elementsa mam jeszcze jakieś tam inne. A też u ciebie bywa, może to jest widz i u ciebie też bywa.
A mnie się nie da lepiej poznać. Nie stresowa? Nie ma szans. Bo to najwierniejszy widz. No w sumie prawda, no. Bo ty są najwierniejsze. Nie odejdą. Wykupiony bot? Jak wykupiony? Nie da się go wykupić. Ale to on mi nawet nie podbije statystyk. Jakby mi podbijał widza, to spoko. Kurde, długa ta bitwa była. Co było niemiłe? Dzisiaj ja jestem miły, family friendly streamer. Nowa ikona suba. No właśnie nie wiem dlaczego, kapitan, wszyscy mają taką dziwną ikonkę, a tutaj jest moja ikonka u sztralcowej. Nie wiem, ona wyjątek robi, no. No ale co, powiedziałem, że mnie się nie da poznać? Maseraj futlen. Prisonerów mam ponad limit. A, bo ja wziąłem ich wszystkich. Dobra. Trudno. Dużo rannych, powiem szczerze. No dobra, jak nie ma nigdzie oblężenia, armia pociśnięta, to jedziemy z kolejnym miastem. Zostały 2-3 miasta i 2 zamki. No to łatwiutko będzie. Bardzo pierwsze co słyszę to jestem miły family friendly streamer. No i prawidłowo myślę. No tak jest właśnie. Tak jest. Powiem wam, że jak graliśmy w LoL'a, to już nie było takie family friendly. Zyglarz może pamięta. Jak tam bywało, nie? To już nie było family friendly. Tam się nie da. Tam cię wciągną. Ale to już trasowa jest tajemniczy stalker. Kapitan też. Kapitan też pamięta. Kamil pewnie i Mesiu. Paczek też kilka razy bywał wtedy. Powiem szczerze. No, w końcu ktoś dojechał, bo się bałem, że mnie zaatakują. 400 jednostek było. Jak mój mod płakał, jak graliśmy w ligę. Kto już to mógł być? O nie, to jest na katapulty. No kurde, to ja to na trybusze muszę robić w takim razie. Niestety. Trybusz gotowy, ser. Tu muszę zapisać na haha, bo to będzie śmieszne oblężenie. Zawodowy klepacz kapusty przyszedł. O, witamy. Po raz drugi. Pamiętam ten cudny nick. Ostatnio. Nie jesteś miły, drugi primo, ty nie jesteś family friendly streamer. No jak nie? To było po północy, to można było troszkę zmienić zasady działania streama. Weźcie spodnie, dajcie z tym. Kolejna jednostka to łączyła. Muszę tam trebusz schować. To już się pojawił. No, chowaj się. Ale dwa razy chyba strzelili. Trochę lipa.
godzina 19 to już po północy, to no jak, przecież graliśmy po północy, bo ja zawsze jak zaczynam streama, to przecież zaczynam od normalnej gry. O, ten podbił jakiś zamek. Nikt go nie chce? Co jest? Ej, halo. No to masz ty. Dziwne. No TVP sobie chyba wzięło do serca tą radę, że nieważne jak mówią, ważne żeby mówili. A tutaj odbił. No. Weź coś odbił. Kościół ma 700 jednostek, a nic nie podbija więcej. On pewnie ten zamek tam podbił, no ale cóż. 40 minut jest normalnie, to racja, to się zgadza. Nie, no dobrze jest, przecież jest family friendly zawsze. Mogą mnie oglądać dzieci, polecam i pozdrawiam. No ale podobnej zasady była seksmasterka, nie? Że też nieważne, czy mówią dobrze, ważne, żeby mówili. Zresztą ona używała dwóch rzeczy. Tani chwyt reklamowy. I... który wszyscy znamy, no i ważne, żeby mówili, nie? A tak samo Godlewskie w sumie. Co tam? No co wy chcecie? Weźcie się odpierdzielcie już. Tone Loyalty. Nie chcę żadnego Tone Loyalty mniejszego. Będzie później nagra? Oczywiście. Będziemy grali dzisiaj jeszcze Borderlands 3. Może Rocketa. I nie wiem, do której będziemy grali Bordsy. Pewnie do pierwszej, drugiej. Jesteś Strasowa, do której gramy Bordsy? Bo chłopaków to się nie pytam, bo oni to weterani grania po nocach. Co się stało? Coś mnie zaatakowało? Tak się dziwnie... żywo przycięło, nie wiem czemu. No, dopóki się spać nie zachce, no to Bordsy będziemy grali, dopóki jej się spać nie zachce. Kurde, poćwiczyłbyś za mnie trochę w Rocketa, co? Bo muszę nauczyć się latać. No nie chce mi się nigdy. Ej, ale Rocket jest, może nie jest jakiś wybitny, ale bardzo super mi się gra i słucha muzyki. Ja uwielbiam po prostu słuchać muzyki. Dlatego ta gra mnie oczarowała ostatnio. No nie mogę z kuzajtami walczyć. No z całym światem wtedy będę walczyć. To dziwnie zabrzmiało. Imitacja gry? Ale czekaj, imitacją gry jest Bannerlord, czy Rocket, czy Borderlands? Bo nie wiem. Muszę jeszcze raz to niestety zrobić. Może zapiszemy najwyżej jeszcze raz, żeby kuzaici mi bez sensu wojny nie wypowiedzieli. Zamek jeszcze nie jest tu gotowy. Dodamy sobie punkcików. Bannerlord? No, jest średni, powiem szczerze. Spodziewałem się czegoś lepszego na alfę, jak dadzą, ale no... trochę mało, ale już kończę tą grę, szczerze mówiąc. Potem będzie Metro Exodus na najtrudniejszym. Myślę, że będzie też coś tam ciekawego na najtrudniejszym poziomie. Ciśnięcie gierek. Potem elastyczna... To nie jest dziwne słowo. Sam go przed chwilą jeszcze użyłem, czy jest elastyczna dzisiaj. Ale kto co lubi. Maczkowi elastyczność się kojarzy z kuźwa. Mówiłem po cichu właśnie, że... A niech to, zaatakowali mnie. Exorcy 1.
Co wy macie z tymi solsami? Był jeszcze jeden gościu. Widz. Nie pamiętam teraz Niku, co też o tych solsach ciągle pisał. Chyba się w końcu obraził, bo nie chciałem grać w solsy. Znaczy, no na razie. Ogólnie to mieliśmy najpierw przejść... jak to się nazywa? Tą rozkładaną bronią też od tej samej firmy. Bloodborne chyba, nie? Bloodborne to się chyba nazywało. Co mówiłeś? Powiedziałem, a niech to. Zaatakowali mnie. Pokest, witamy, brawa dla Pokesta, w końcu ci się udało na początku przyjść. Oczywiście żartuję, witamy cię, nieważne o której godzinie przyjdziesz. Tak, miałem dużo gier przejść, szczerze mówiąc. A przede wszystkim miałem przejść The Last of Us dodatek. I się do tego nie zabrałem w końcu. Bloodborne się odechciało? Myślę, że to nie była zła gra. Szczerze mówiąc. Dobra. O, w końcu ktoś chce ten zamek. Temu damy. No to krótki ten dodatek? Ja wiem. Dlatego nie chcę mi się za niego zabrać, bo jest za krótki. Średnio to DLC? No szkoda właśnie, ale chciałem mieć całą serię już na kanale. Jak to nagrywałem, to niech już będzie, nie? Dobra, to zapiszemy na wojnę. Dwa dodatki? Ej, to ja nie wiem, ale ja mam wersję remastered The Last of Us, więc tam pewnie dwa są, czy nie? Metro Exodus. No, jeszcze troszkę. Już dzisiaj pociśniemy Asera i zostają nam tylko Kuzaici, którzy też wcale nie są silni, więc pójdzie już z górki. Kurde, no co oni się tak uparli na tą wojnę? No ten szota zrobił jeszcze, pokaż tego szota. Maczkowi elastyczność się kojarzy z... mówiłem po cichu właśnie, że... A niech to, zaatakowali mnie. Chociaż jeden umie robić szoty, naprawdę, bo jak niektóre szoty oglądałem, na przykład Stralsowej, to ja nie wiem, o co chodzi w tym szocie. Urzona, nie, już mnie ta gra tak męczy, to jest masa cheaterów, aż się nie chce patrzeć na tą grę. Naprawdę. Zepsuli ją całkiem, cheaterzy. No zrobiłaś, na pewnie. Nawet wam wyślę go, jak chcecie. Chcecie? Że wysyłałem go na Discorda. Ja też usunąłem właśnie już. Znaczy nie, mam do usunięcia. Ją w sumie jeszcze nie usunąłem. Ciekawe, czy katapulta robi większe obrażenia, czy trebusz. Daily rate of fire 10. 1360. No, to trebusz robi więcej. Trebusz gotowy, ser. Znaczy, ogólnie gra jest fajna, ale ją po prostu zepsuli cheaterzy. W ogóle, to nie wiem, czy kapitan pamiętasz. Właściwie to kapitan dostał moda, bo miał być shotterem. Tak w ogóle, ale ogólnie kiedyś miałem plan taki na rozwój streamów, żeby właśnie wrzucać moje fejle i tak dalej na takie strony jak Potato League. I jakbyście robili shoty z roketa, to bym tam popodsyłał do gościa z Potato League, może byśmy się tam pojawili. No jak nie shoterem? No właśnie ty i ktoś jeszcze wtedy wam dwóm dałem mody i mieliście shoty robić. Nie, ale kapitan jest bardzo dużo na streamach, on w ogóle zasłużył na moda już wcześniej. Tak przy okazji. A, Matix, no Matix był wtedy jeszcze. Już wcześniej zasłużył na moda, ale ja się bałem dawać, bo każdemu komu daję to już nie przychodzi na streamy. Także kapitan chyba jest wyjątkiem. Jedyny, który dostał moda, a mimo to został. Myślałem, że jeszcze twardy zostanie,
On miał być takim głównym, bo on w ogóle redaktora ma, nie tylko moda, tylko ma jeszcze redaktora. Ale nie wiem, czy kapitan w końcu nie zostanie redaktorem. Czekajcie, muszę zmienić broń. Nie masz 11 odcinka w playliście. O nie, jak to? Ale jak to? Chociaż to jest dziwne. Ale ogólnie jest ten odcinek na YouTube, czy gdzieś jest usunięty całkiem? Powinien być, nie? Będę musiał później zobaczyć. No, zaś przez ścianę. Jest na szocie, faktycznie. Przez ścianę za mną leci, gościu. Śmiało. Cię nie boi. Co jest? Javeliny mi gdzieś chyba zniknęły. Nie, javeliny zaklepałem. A, pika. Ale ona powinna być i tak zaklepana. Dobra. Co robi redaktor? Poza tym, że ma taką funkcję według mnie przywódcy modów, to może zmieniać nazwę streama. I chyba reklamy też puszczać. Jakieś tam różne rzeczy. On ma więcej funkcji. Może zmieniać właśnie nazwę streama. Pamiętam nieraz, jak mi się już nie chciało, to twardy mi zmieniał nazwę streama. No, taki mod główny. Cześć, Pezzi. Siemanko. Co tam, jak tam? Na początku kończymy sobie Banner Lorda. Potem mam zamiar na najtrudniejszym cisnąć Metro Exodus, ale to już pewnie nie dzisiaj. No dużo, my spotkaliśmy też cheaterów, jakoś tak dziwnie strzelali przez ściany. Mnie gościu, kurde, normalnie skanował chamsko przez ścianę. I od razu aim na głowę. I wjazd na pełnej. O kurde. Już pomagam. Jak ktoś pytał, czemu nie podjeżdżam i nie walczę z broni, to oni się obracają i osłaniają tarczami. Ciężko z kogokolwiek zabić. Łatwiej idzie łukiem, bo się nie obraca. Już jest takich bliska nie trafię. Ciekawsze fragi są. No kurde, centralnie pomiędzy nich. Co ja mam dzisiaj z tymi czołami? Tego w pancerzu chciałem, no właśnie. Ule i wybiegło tam. Wojownicy do ataku! Jej! Bramy już sforsowaliśmy? Otwarta jest po prostu. Sforsowaliśmy mury, dzięki temu oni jakoś bramę otwierają, nie mam pojęcia jak. W jedynce była do tego dźwignia odpowiednia. A tutaj nie wiem, po prostu nie przebiegają się po murach i nagle brama jest sama otwarta. Uj, to są te łuczniki. Łuczniki! Zabiją mnie. Tu się skitram. No nie, strzelają we mnie. Mam jeden HP. Skity. Cześć. Uciekłem stamtąd. Życie cię wzywa? Przestań, co to za życie? Bez streama upykliego. Prawda czy nieprawda? Beznadziejne. To zapuszczam widmińskie. Na spokojnie, które chcę dać najtrudniejszym, to będzie za chwilę mem na twoim kanale. Nie, nie będzie mem. Ja tą grę już kończę. To jest mem. Kończenie tej gry. Ja pierdolę, ile to jest roboty. No ale już zostały dwa miasta.
Aserai i Kuzaici tylko, to już jest końcówka. O, znalazł tego szota. Matheu. Wiecie, tego starczą. Imperialni to na łuczników. Ale to pięknie teraz chodzi. Już nie mogę się tym nacieszyć. Powiem szczerze. Dobra. Załatwiony kolejny zamek. Komu go dać? Proszę cię bardzo. Opiekuj się nim. No, zlogowane serwery też były problemem, owszem. Zdarzało się.